Takiego e, bardzo partyzanckiego marketingu, czyli plakatów na ulicach, gdzie po prostu było Mata plus Adidas równa się i znaki zapytania. Prowadziłem parę takich projektów, które miały na celu. Połączenie międzypokoleniowe i współpracowałem z Andrzejem Heidrichem, świętej pamięci, który jest pewnie wszystkim znanym jako autor polskich banknotów i w takiej kreacji sensu stricte. Myślę, że AI nie będzie konkurencyjny do człowieka, dopóki nie nauczy się sam popełniać intencjonalnych błędów, czyli nie będzie w stanie zrobić błędu ręki ludzkiej. Również zajawkowe może być, nie wiem, odwiedzenie Muzeum Narodowego w Bagdadzie, w Kairze, gdzie nagle wchodzimy i się okazuje, że sztuka nowoczesna w tamtym muzeum zaczyna się od 2000 lat przed naszą erą. Czołowy polski projektant graficzny, typograf i mój kumpel z liceum plastycznego, Mateusz Machalski. Siemanko. Siemanko, cześć, cześć. To będzie dobra rozmowa. Dawno się nie widzieliśmy, ale zacznijmy od Twojego życia zawodowego. Nad czym teraz pracujesz? Czym się obecnie zajmujesz? Obecnie działam w branży budowlanej, ponieważ robię remont. Natomiast projektowo e, zazwyczaj dużo się różnych dzieje i to w zasadzie od zawsze tematów. Związanych zarówno z branżą rozrywkową, czyli różne muzyczne wydawnictwa, identyfikacje wizualne dla firm, e, projekty brandingowe dla dużych korporacji, więc no, zazwyczaj jest u mnie taki dosyć spory miszmasz i szpagat pomiędzy e, najróżniejszymi projektami. Widziałem, że ostatnio pracowałeś dla Allegro. Tak, no to był projekt, który dosyć długo trwał, ponieważ my zaczęliśmy nad nim pracę dwa lata temu, natomiast no wiadomo, że duża korporacja, więc badania, e, duża ilość działów, akceptacji, więc to zajęło, więc w zasadzie rok po skończeniu projektu, przekazaniu plików, dopiero możemy się nim chwalić, Na no projekt polegał po prostu na tym, żeby zaprojektować krój pisma, czyli zestaw liter dla Allegro, którym Allegro może się po prostu posługiwać e, w submarkach. No jak pewnie e, słuchacze i słuchaczki wiedzą, Allegro ma dużo tych bytów, Teraz, no i w pewnym momencie zaczęło to się wizualnie rozjeżdżać. Każdy miał swoją stylistykę, więc oni potrzebowali, żeby to wszystko zunifikować za pomocą liter. To dopytam jeszcze o ten projekt. Rok badań. Opowiedz o tym nieco. No, to jest ciekawe, że małe projekty zazwyczaj no często nam się kojarzy w ogóle projektowanie e, z czymś takim, że no przychodzimy, potrzebujemy wizytówkę, no po pięciu minutach e, grafik czy graficzka odsyła nam ten projekt. Natomiast no, wiadomo, że w e, dużych korporacjach te procesy są bardziej rozbudowane i nawet sam etap briefingu, debriefingu i w ogóle e, wstępnych założeń, strategii, zrozumienia i znalezienia wspólnego języka zajmuje dużo czasu. E, więc no w przypadku Allegro ten rok czasu wynikał jakby po pierwsze z tego, że przygotowanie do tego projektu i zrozumienie założeń strategicznych zajęło trochę czasu. Z drugiej strony e, są te badania, które pewnie cała branża kreatywna kocha. E, no czyli zderzanie e, często przypadkowych ludzi z projektem, którzy opowiadają o swoich odczuciach, no i po zebranym feedbacku wracamy i e, przerabiamy bądź nie przerabiamy, dyskutujemy nad tym, jak to, co nam się wydawało, że będzie działać, e, jest zderzone po prostu z finalnym odbiorcą. To jak to wypada w takim zderzeniu? Jestem ciekaw. No różnie. To, ja też nie jestem wielkim fanem badań, ponieważ no, uważam, że kiedy zadamy komuś pytanie e, nie wiem, w galerii, czy lubi obraz, e, nie wiem, dajmy na to rodko, no to prawdopodobnie duża część osób zacznie bardzo osobiście traktować to pytanie i dopatrywać się w tym jakichś negatywnych rzeczy. I wydaje mi się, że w badaniach często wypada to bardzo podobnie, że nie znając kontekstu, założeń, e, raczej ludzie są skłonni do krytykowania, a nie... Zachwytów, więc często te badania wydają mi się dosyć miarodajne, mało miarodajne. Po drugie, bez tego insightu, co się ma wydarzyć i dlaczego ta komunikacja na przykład się zmienia, myślę, że taki użytkownik często nie ma pojęcia, z czego to wynika, i po prostu no, opowiada o jakichś swoich doświadczeniach, które mogą być zgoła inne niż założenia strategiczne, a co za tym idzie, po prostu ten feedback, brzydko mówiąc, może nie być najbardziej jakościowy. A jakie jest pojęcie o całym brandingu typografii u tak dużych marek jak Allegro? Jest tam zespół marketingowy, który doskonale wie o co chodzi, czy, czy spotykasz się? Z dużą biurokracją i ze sporą ilością przeszkód. Raczej myślę, że ta świadomość, niezależnie czy mówimy o małych firmach czy dużych, że też no, jesteśmy w 2024 roku, więc ta świadomość tego, jak język wizualny czy branding jest ważna dla firmy, e, już troszkę wysysamy to z mlekiem matki w sensie. E, ludzie lubią dobry design, ulice w Polsce wyglądają zupełnie inaczej niż 20 lat temu, i wydaje mi się, że to za tym idzie, że ludzie zwracają uwagę na to, jak marki się z nami komunikują, więc siłą rzeczy te duże korporacje no, mają bardzo rozbudowane działy marketingu oraz kreacji, które dbają po prostu o spójny przekaz identyfikacji wizualnej oraz implementowanie tego wszystkiego, no co e, technologia zmienia i trendy, więc no, myślę, że są zdecydowanie na bieżąco i mają olbrzymią świadomość e, tego wszystkiego. Tu jest sporo ciekawych wątków, będę o to dopytywał, ale powiedz, jakie jeszcze marki? Był Żywiec na pewno, co jeszcze? Tak, no z tych dużych na, to na pewno no, Żywiec był super ciekawym projektem, bo na zaproszenie Touch Ideas e, odpowiadałem za zaprojektowanie logotypu nowego Żywiec. E, był projekt z BNA, gdzie wspierałem zespół BNA przy liternictwie dla M-Banku, więc w sumie z tych dużych było Tyskie, gdzie też rozwijałem logotyp do pełnego kroju pisma, więc e, sporo było tych dużych, takich ogólnie e, znanych firm, ale było też sporo mniejszych, które w zasadzie, no myślę, że mogę z czystą, e, z, z właściwością powiedzieć, że było taką samą frajdą dla mnie projektowo pracować również dla nich. Nie ma tyskie problemu z tym, że projektujesz dla żywca i na odwrót E, wydaje mi się, że ja jestem na bardzo fajnej pozycji, e, mianowicie, że projektowanie krojów pisma i jakby świadomość brandingowa to nie są często dziedziny, które idą w parze, że e, ludzie się w większości zajmują albo jednym, albo drugim i wydaje mi się, że ten zestaw kompetencji pozwala po prostu współpracować z agencjami, zresztą ja też zazwyczaj działam kontraktowo z agencją, a nie bezpośrednio z klientem, dzięki czemu e, unikam nda e, w których mam okay. tego typu zapisy. A powiedz te mniejsze marki, o których wspomniałeś, co z jakichś takich fajnych projektów, co możemy kojarzyć? No, myślę, że na pewno Nuance, czyli no, dzisiaj konglomerat medialny, który bardzo się cieszę, ponieważ siedzieliśmy niemalże z Michem Michalskim biurko w biurko i w coworkingu na Chmielnej, więc projektowałem dla nich logo, projektowałem pierwszą stronę, której się no, do dzisiaj wstydzę, no ale był taki epizod, projektowałem później papera, dziewięć numerów, więc z nim współpracowałem, był hype, czyli no, dla kawoszy, pewnie nie muszę przedstawiać, to też taki jeden, chyba z moich ulubionych projektów, ze względu na to, że Oprócz efektu finalnego projektu, bardzo ważna jest dla mnie współpraca i to, jaki jest vibe z klientem, i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, też z drugiej strony, patrząc dla klientów, oprócz tego, jakie ktoś ma portfolio, e, równie ważne, a nawet może czasem ważniejsze jest to, jak się z daną osobą współpracuje. Czyli te. Kompetencje miękkie wyrównały się trochę i widzę różnicę w porównaniu do tego, jak to było nie wiem, w latach 70., -tych, 80. -tych z opowieści starszych grafików, że do nich ktoś przychodził po projekt, bo po prostu znał estetykę, w której działają i ich nie obchodziło, czy ten gościu jest jakimś patusem, robi złe rzeczy i tak dalej, ich interesowało, czy zrobi ładny plakat. Dziś wydaje mi się, że ta branża graficzna się o tyle zmieniła, że te kompetencje miękkie, czyli jak prowadzimy projekt, czy jesteśmy terminowi, czy dobrze się z nami pracuje, czy my jesteśmy w stanie dogadać się z feedbackiem, są również. Istotne jak robienie, i tu zdecydowanie hype był takim projektem, w którym no ja miałem gigantyczną zajawę czy niuans, właśnie na współpracę z nimi. A bierzesz klientów, których nie czujesz? Specjalnie pytam nie o projekt, a o klienta. Y Raczej w sensie często traktuję to jako wyzwanie i ten natomiast ja wydaje mi się, że w miarę już na pierwszym spotkaniu widzę, z kim będą problemy e, i zdecydowanie no, dużo jest problemów zawsze z takimi bytami z branży startupowej, ponieważ no, e, to są często new biznesy, które, które powstają w dosyć dynamicznym tempie. Często zmienia się jeszcze na poziomie strategii dużo rzeczy, a co za tym idzie e, cała komunikacja. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy w stanie trochę w te jungowskie archetypy wrzucać zawsze. E, no i one bardzo dobrze działają właśnie samych klientów i wiemy od razu z kim mamy do czynienia e, i jak ta współpraca będzie wyglądała. Nieco inaczej, no jeżeli ten zespół jest większa, im większa firma wiadomo, że tych osób decyzyjnych robi się e, co, coraz więcej. Natomiast raczej od rzucam projekty, z którymi się ideowo nie zgadzam, to mogą być projekty, jak nie wiem, był przetarg na nowe TVP, no to zdecydowanie jeszcze w czasach, kiedy było stare, no to zdecydowanie odmówiłem, nawet dla żartu, dla pośrednika wysłałem taki e, dick font z Dafonta z <grym> zapisem, że mogę coś takiego <grym> oddać za darmo, więc e, jeżeli z czymś się ideowo nie zgadzam, to e, na pewno bym takiego projektu nie wziął, natomiast wszystko inne zazwyczaj traktuję po prostu jako mniejsze, bądź większe Wyzwanie. Robiłeś, ty, robiłeś też projekt dla Maty, tak? To był Mata i Osi, czy też sam Mata, bo no, chyba sporo tego było. A Z matą sporo współpracowaliśmy przez ostatnie lata, więc też y, okładki, teraz Mata Tur, czy niedawna <coughs> współpraca z Osi, no to e, wszystko to są projekty, które jakby w, w, pomagałem realizować. No i też na pewno każdy z nich to była. E, bardzo ciekawa przygoda, ponieważ z jednej strony mamy okładki, które każdy artysta bądź artystka traktuje bardzo personalnie i to jest zawsze no, takie praca na delikatnym jaju, które po prostu no traktujemy e, super czułością, no bo bezpośrednio dotyczy naszej twórczości, tak mówię, ze strony artysty. Współpracowaliśmy z Matą przy jego kampanii z Adidasem, gdzie e, to też było dla mnie super, że udało nam się przekonać ze względu na Matę e, Adidasa do tego, żeby kampanię za Zacząć od e, takiego e, bardzo partyzanckiego marketingu, czyli plakatów na ulicach, gdzie po prostu było Mata plus Adidas równa się jej znaki zapytania, więc. To też są zawsze ciekawe rzeczy, że no jak jest jakaś synergia różnych bytów, no to można dosyć niekonwencjonalne rozwiązania prze, e, jakby wypchnąć na rynek, czy przekonać, zarząd tak dużej firmy do niekonwencjonalnego rozwiązania. No a ostatnio współpraca polegała właśnie na Osi, gdzie też dla mnie to było duże wyzwanie, bo z jednej strony mamy osi, z drugiej Michała, dwa bardzo różne byty. No i znowu pytanie było, jak to można połączyć, żeby to nie wyszło jak taki sztuczny? Twór i e, troszkę jak z tego maila How you doing fellow kids, żeby to było czymś naturalnym i uważam i tak po feedbacku widzę od ludzi, że to się udało, że pomimo, że te byty są po dwóch stronach barykaty, czy no, polaryzują wizualnie na każdym polu, no to jakoś nam się udało po prostu z Michałem zlepić te dwie estetyki, więc po prostu wpadliśmy na pomysł, że oprócz tego, że w logotypie osi, które ma dwa E, zmienimy je na dwie trójki, które się nie rozłącznie z matą kojarzą. A po drugie, że po prostu wykorzystamy pismo Michała, które no, pismo jest rodzajem DNA człowieka, więc uznaliśmy, żeby ta butelka wyglądała tak, jakby Michał wziął po prostu osi i zaczął sobie zamazywać, tam, nie wiem, vitamin Water i pisać potem swoje jakieś tam myśli. To skąd czerpiesz pomysły na projekty, albo inspiracje wręcz? Może tak? So, ja myślę, że ogólnie, w zależności od projektu, te inspiracje są najróżniejsze. Bardzo często widzę, że po wyjazdach w różne, w różne miejsca wracam i widząc jakieś inne kody wizualne czy inny język wizualny czasami to może być napis na bazarku w Mauretanii, czasami e, jakiś szyld w Kairze, a czasami nie wiem, b, b, paterny jakichś pasztunów w Pakistanie, że to mnie jakoś od razu e, włącza mi taki zajawkometr, który po prostu sprawia, że o mam ochotę się zmierzyć po prostu z taką estetyką i wykorzystać to w projekcie. E, oczywiście no bierze się to też chyba z z Ilo z dużej ilości oglądanych rzeczy. W sensie, e, ja pomimo, że zajmuję się stricte projektowaniem, no to jednak pracuję na Splay, mam sprzeczność mocną ze sztuką, chodzę na wystawy, więc wydaje mi się, że często w tych projektach widać zajawki na konkretne rzeczy. Jak nagle wjeżdża mi zajawka na e, meble Bauhausowe czy Mid Century, to wydaje mi się, że jak patrzę sobie z perspektywy czasu, to widać to w projektach, że a, okej, okay, wtedy miałeś na to zajawkę, a tu jak wróciłeś nie wiem, z Mauretanii, z regionu ha Sahel w Afryce, to i zajawę na arabską, e, wernakularną typografię, więc to się jakoś odbija w projekcie. Więc ja nigdy nie pisałem na przykład pamiętników, ale często po wyjazdach robiłem projekty o danych miejscach na zasadzie takiego visual e, diary, które miało po prostu być jakimś rodzajem pamiątki. Mój serdeczny kumpel Daniel Koty, który jest strategiem, jego inspirują fajne wystawy. Ty często chodzisz właśnie i oglądasz ciekawe rzeczy, trochę o tym powiedziałeś, ale jest tak, że taka wystawa bezpośrednio przekłada się na projekt? Coś, co widziałeś ostatnio? Myślę, że tak i że chodzenie na wystawy i tu nie mówię o wystawach tylko sztuki współczesnej, bo również zajawkowe może być, nie wiem, odwiedzenie Muzeum Narodowego w Bagdadzie, w Kairze, gdzie nagle wchodzimy i się okazuje, że sztuka nowoczesna w tamtym muzeum zaczyna się od 2000 lat przed naszą erą, a starożytność 100 tysięcy lat przed naszą erą, więc myślę, że każda styczność z jakimś wytworem Ludzkiej kreatywności gdzieś nas motywuje do pracy i, i jest inspirująca. Ja natomiast podejrzewam, że z niektórymi rzeczami mam problem. W sensie nie jestem na przykład gigantycznym fanem performanceu. Może to jest kwestia taka, że artysta czy artystka wymusza na nas trochę jak w filmie przesiedzenie i zobaczenie całości, że nie jesteśmy w stanie zareagować na to tak jak na obraz czy na rzeźbę, że sami decydujemy o tym, ile czasu spędzimy. Natomiast. Nawet pójście na słabą wystawę, nie wiem, teraz w zachęcie jest coś e, ostatnie po kłosie poprzedniej władzy, czyli wystawa Pejzaż z Polski. No to jest super zaprojektowana wystawa z kilkoma świetnymi obrazami, które już dawno weszły do kanonu polskiej sztuki, ale jest tam bardzo dużo. Kiepskiej sztuki, i ja, jak byli, byłem tam chyba z cztery razy na tej wystawie w różnych konfiguracjach, raz z ciocią, raz ze studentkami od nas z pracowni, raz ze znajomymi, no to za każdym razem miałem takie, kurczę, że ta beznadzieja niektórych prac, która tam wisi, ten taki. Y, Ala pseudopolski mistycyzm i y, y, taka domokulturowość niektórych tych obrazów jest tak ciekawa, że ja nie miałem z czymś takim styczności, ponieważ zawsze działa ten filtr jakiś kuratorsko-muzealniczy, który takie rzeczy odseparował bezpiecznie od odbiorców. I nagle jak wchodzę i oglądam, nie wiem, do wgiału o ten jego słynny ołtarz smoleński, czy y, jakieś tam inne jego prace, to jest taki wow, że nie miałbym szansy zobaczyć tego w żadnej innej kolejności. Konfiguracji. Jest to dziwne, nie lubię tego, ale z drugiej strony jest to niesamowicie fascynujące, więc myślę, że nawet takie wystawy, które możemy uznać, że są słabsze, no mogą być mega inspirujące. Być może to banalne pytanie, ale trzeba mieć otwartą głowę, żeby projektować. Myślę, że tak, natomiast znam wielu twórców, których moglibyśmy i twórczyń, których moglibyśmy nazwać, że mają zamkniętą, poruszają się w bardzo wąskiej swojej estetyce i uważam, że to też jest ok. Ja generalnie uważam, że nie ma, nie ma takiej zależności od górnej, że my musimy być bardzo otwarci czy bardzo zamknięci. Natomiast e, ja na pewno nie lubię radykalizmu w żadną stronę i takiego wygłaszania swoich mądrości eks katedra. W sensie nawet uważam, że jeżeli ktoś ma jakąś estetykę, w której się porusza całe życie, to no, nie powinien narzucać jakby tego myślenia innym, no i ja jestem zdecydowanie po tej stronie barykady osób, które uważają, że trzeba mieć otwartą głowę i troszkę być taką gąbką, która chłonie wszystko, natomiast e, jestem pełen uznania i zrozumienia dla ludzi, którzy mają ten swój bardzo wąski wycinek świata, który uznają za interesujący i, i to jest jak najbardziej okej. Okay. Wrócę na chwilę do Maty, on bardzo się udzielał w tych projektach, na ile ci podpowiadał, na ile ci briefował? A myślę, że bardzo to jest mało powiedziane. W zasadzie, no, ja myślę, że ja trochę też w niektórych projektach. Tłumaczę po prostu brzydko mówiąc język literacki na język wizualny, troszkę na zasadzie, jakbyśmy mieli tekst po polsku i wysłali do tłumacza, żeby to, nie wiem, przetłumaczył na hebrajski. W sensie, że Michał, no, jako artysta, ma bardzo konkretne wizje tego, co i jak chce zrobić, więc ja raczej, e, więc on robi, jakby to creative direction i wymyślanie, w jaką stronę to idzie. Natomiast ja przy projektach po prostu starałem się to przekuć tak, żeby to działało. Czyli, na no, jak Michał miał jakieś. E, Pomysł, na przykład, na sesję, która miała być użyta właśnie w Matatur, którą robiliśmy z Marcinem Kępskim i z Like Photo Grup, no to ja wiedziałem, że okej, okay, tak to mniej więcej będzie wyglądać, już na bardzo wczesnym etapie szkicowym pokazywałem, co z tego będziemy mogli ulepić, więc no e, ma bardzo duże i w ogóle wydaje mi się, że współpraca z artystami e, i artystkami wszelakiej maści na tym polega, że oni mają jakiś swój konkretny świat, w którym działają, no i, e, i dużą sztuką jest dostosować się do tego, no i czasami swoje ego artystyczne schować do kieszeni, żeby po prostu było to z profitem dla projektu. A na ile część pomysłów Maty jest nietrafiona? Myślę, że jak każdego człowieka, w sensie, że też jako świadomy twórca no ma, ma swoje bezpieczniki, które podejrzewam, że mu odpowiadają, że załóżmy, coś jest za bardzo albo za mało, więc wiadomo, że na tym etapie szkiców dużo rzeczy odpada. Natomiast tym, co mnie zawsze ciekawi, i wydaje mi się, że to jest taka charakterystyczna cecha dla pokolenia Z, to jest to, że naprawdę nawet na koniec projektu są w stanie wywalić coś do góry nogami. W sensie, że mam wrażenie, że to jest taka i też patrząc po studentach i studentkach e, u nas na Akademii, widzę, że ta taka dynamizm działania i nawet jak coś jest ukonstytuowane, to nagle nie mają problemu z tym, żeby wziąć ten stół i niczym Sławomir Męcen wywrócić go do góry nogami, więc to jest ciekawe i wielokrotnie przy projektach ja już naprawdę miałem takie, nawet nie, nie z Michałem, ale z wieloma właśnie twórcami, że Jezus, przecież już mieliśmy to ustalone prawdopodobnie to był super projekt po co to teraz wywalać i znowu Spędzać czas nad researchem, nad zastanawianiem się i tak dalej, więc no, są to przewrotne współpracy często. A podaj jakiś przykład, nie musi być mata. E, myślę, że ciekawe to są wszystko brandingowe rzeczy, bo tam często do jakichś rozwiązań konkretnych dochodzi się e, czasami na kół w kółko, czyli prezentujemy koncepcję, i ja w ogóle uważam, że często pierwsza koncepcja jest tą najlepszą, wykrystalizowaną i e, jest kilowana ze względu na naszą kulturę pracy, że my uważamy, że rzeczy dobre muszą powstawać w bólach i po prostu nie może być tak łatwo, że ktoś po prostu robi i od razu to akceptujemy. Myślę, że z Allegro na przykład też zrobiliśmy właśnie takie koło, że zaczęliśmy od jakichś projektów, a skończyliśmy w zasadzie na tym, od czego zaczęliśmy. W sensie przeszliśmy naprawdę bardzo długą drogę zamykania sobie pewnych drzwi po to, żeby dojść do rozwiązania, które jako pierwsze zaświtało w głowie. Natomiast ja też rozumiem Taki proces, że czasami mamy potrzebę sobie takiego e, wysądowania terenu i zobaczenia, okej, okay, co się stanie, jak to będzie zielone, żółte, pomarańczowe. Nie, 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 okej, okay, błękitne było najlepsze, więc, e, więc zdaję sobie sprawę, z czego to wynika i wiem, że czasem jest potrzebne, natomiast wiadomo, że z perspektywy projektowej e, czasami mam takie. A nie mówiłem, zobaczcie, w sensie, po co wy się na poziomie zarządu, gdzie godzina pracy kosztuje 2000 euro, czas na zastawienie się nad czymś, nad to, co od razu było wiadome. Natomiast, no, wiadomo, świat jest jaki jest i lubimy sobie posprawdzać i poporównywać różne warianty. To do ilu poprawek z ciekawości przyjmujesz? Gdzie jest ta granica? W zależności od tego. Ja zazwyczaj w umowie wpisuję, że mamy trzy rundy korekt, co oznacza, że po prostu są trzy spotkania korektowe, natomiast wiadomo, że no często to się wymyka spod kontroli i okazuje się nagle, że tych korekt jest więcej, więc tutaj też jest dużą rolą obustronne zrozumienie, no, że jeżeli tych korekt jest więcej i one nie wynikają ze względu na niską jakość dowiezionego staffu, no to że trzeba się liczyć ze zwiększeniem kosztorysu. Natomiast to też jest trochę problematyczne ze względu na. Proces rozmawiania o cenach w świecie graficznym. Myślę, że to już jest owiane legendą, że za ten sam projekt możemy dostać wycenę na 2000 zł i na 200 tysięcy złotych, i że te cenniki graficzne są tak nieukonstytuowanym bytem, że bardzo ciężko nam zrozumieć, z czego one wynikają. Dlatego ja na przykład już od paru lat bazuję na stawce godzinowej, żeby to miało jakieś twarde dane, że słuchajcie, no tutaj projekt był szacowany na tyle i tyle godzin, za przekazanie praw było 25%, no, ale tu na korekty musieliśmy poświęcić tyle i tyle godzin więcej, więc no musimy zwiększyć ten budżet albo ograniczyć się do po prostu etapu, na którym jesteśmy. I widzę, że z tym często jest problem, że projektowanie jest troszkę E, traktowane, że tu siedzi jakiś szalony artysta w różowych dredach i po prostu e, e, nie ma pojęcia o świecie biznesowym, a jednak no, świat poszedł do przodu i mocno to się zmieniło. Zresztą pamiętam taką fajną wystawę, nawet nie wystawę, tylko wypowiedź Wilhelma Sasnala dla słuchaczy i słuchaczy, którzy nie znają, to jest taki no, jeden z najważniejszych polskich e, malarzy ostatnich 20 lat, jak opowiadał w Krytyce Politycznej, że Często ludzie się dziwili, jak on zaczął odnosić taki gigantyczny sukces finansowy, że on nie jest jakimś takim. Odpijaczonym malarzem, który siedzi z butelką wina w kapeluszu słomianym i nie ma pojęcia o tym, o tym, co się dzieje na ziemi, tylko jest świadomą politycznie i swoich poglądów, jednostką, która po prostu za pomocą swojej sztuki opowiada o rzeczach ważnych. I właśnie to mnie uderzyło, że ten obraz artysty, czy artystki, czy projektanta, projektantki bardzo mocno przetransformował się przez ostatnie lata. I mam nadzieję, że wkrótce będzie miał takie. E, taki poziom zaufania, jaki mamy, nie wiem, do prawników, lekarzy, czy do każdej innej branży. To jeszcze nie ma takiego poziomu? Takie duże marki podchodzą do ciebie właśnie trochę do takiego sfrikowanego artysty? Myślę, że duże marki nie, ale duży problem jest na pewno w tym pokoleniu takich dzisiejszych 50-60-latków. Wydaje mi się, że oni właśnie przez dosyć ubogą tą edukację kulturalną no często nie mają świadomości tego, jak to jest wszystko ważne. Natomiast no, młodzi ludzie, no, myślę, że to pokolenie, które teraz wchodzi na rynek, załóżmy tych 20 jest to 25-latków, no już ma to po prostu z basicu jakby zainstalowane w systemie. No, oni od w zasadzie dorastali w zajawce na fajne rzeczy, stali pod sklepem z butami na premierę jakiegoś modelu, i, i myślę, że u nich to też się mocno zakotwiczyło, że te rzeczy unikatowe, typu nie wiem, jakiś but zaprojektowany przez kogoś czy coś, może mieć właśnie ze względu na unikatowość swoją wartość. A co za tym idzie, mają świadomość, jak ten design jest istotny w dzisiejszym świecie. Masz stawkę godzinową? Ile czasu trwa zrobienie projektu? Ja wiem, że to jest ogólne pytanie, bo każdy projekt jest inny, ale mniej więcej, tak średnio. No, ja generalnie działam na stawce w zależności od tego, czy to są rzeczy związane z typografią, która jest bardzo wąską dziedziną i to jest trochę tak, jakbyśmy mieli lekarza, który jest ogólnym lekarzem pierwszego kontaktu i jakiegoś chirurga od naczyniówki, który po prostu jest bardzo w wąskiej specjalizacji i bierze odpowiednio więcej, więc ja mam stawkę mniej więcej pół na pół, że za projektowanie takie klasyczne, brandingowe, to są okolice 500 zł za godzinę netto, a za typograficzne rzeczy stawką jest 1000 zł netto okay. za godzinę. I mi się to sprawdza, wiadomo, że czasami się okazuje, że Przeszacowałem w lewo, ale często się spra sprawdza, że przeszacowałem w prawo, więc takie projekty brandingowe trwają różnie. Natomiast tu trzeba wliczyć też czas na feedback. Ja uważam, że taki dobry czas na feedback to jest przynajmniej parę spojrzeń na tą samą prezentację, więc, yy, więc minimum 3-5 dni no to jest czas oczekiwania na maila. Czasem są inne rzeczy, które się dzieją w firmie, że ten feedback spływa później, ale myślę, że taki czas na właśnie stworzenie brandu czy projektu brandingowego to jest około dwóch, trzech miesięcy. Czasem ten projekt właśnie jest rozwleczony właśnie o badania, no ale wiadomo, że już w badaniach nie jesteśmy zaangażowani codziennie po X godzin, tylko załóżmy tam raz na dwa tygodnie, musimy się jakoś odnieść do feedbacku i zastanowić, czy tu coś trzeba zrobić. Pracowałeś też dla Roberta Lewandowskiego. E tak, robiliśmy identyfikację restauracji Nines, czyli jednego z największych konceptów gastronomicznych w Polsce. Natomiast no, to też było ciekawe, ponieważ ten byt jakby oceny strategicznej łączył dwa światy: sport oraz Jedzenie, ale w takiej formie, żeby ono było w miarę zdrowe, a jednak miało charakter barowy, czyli no jak ja usłyszałem w ogóle samą strategię i koncept, to byłem przerażony: no bo to jest trochę łączenie wody z ognia, bo jak pokazywać jednocześnie Nike i Burger Kinga, czy tak, ale takiego healthy Burger Kinga. Natomiast myślę, że po czasie jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło, że udało nam się znaleźć e, z studiem cukier, które odpowiadało jakby za strategię i pomagało mi we wdrożeniu takie kody wizualne, które z jednej strony są sportowe, a z drugiej <grym> mówią o jedzeniu i o takiej e, radości z życia barowej po prostu, która towarzyszy, nie wiem, oglądanie dobrego meczu, czy, e, czy jakiejkolwiek innej dyscypliny, która jest wyświetlana w linesie. Goście tego miejsca mówią, że są zdziwieni, że tam nie ma Roberta. A ty zakładam, też pewnie nie pracowałeś z Robertem Lewandowskim, który ma mnóstwo menadżerów i osoby, które są odpowiedzialne za te biznesy. No to, to jest ciekawe w sensie. Ja w ogóle żałowałem zresztą wczoraj nawet na imprezie się widziałem z Filipem Knieję, który jest creative dyrektorem w Agencji Cukier, i gadaliśmy o tym, że. Troszkę niewykorzystany został potencjał, tak jak ludzie zaczęli memicznie w Google'ach pisać te wszystkie, jakieś tam, no, że przyszedłem lekko strapiony. Robert zobaczył to z Zabary i wyszedł ze zbrożonym 07. I do trzeciej gadaliśmy o życiu, czy tam, że Robert zrobił perfekcyjnego steka i ja miałem w tym poczucie, że taki potencjał marketingowy został zmarnowany, że te komentarze na Google'ach były kasowane. A moim zdaniem, właśnie trzeba było to podchwycić i ten. Natomiast no, tutaj też trzeba pamiętać, że Inwestorzy mają różne podejście, i że background jakby jednego z głównych inwestorów na restauracji NAINSA był taki, że on jednak działał w branży franczyzowych różnych bytów, więc też rozumiem, że takie ekstrawaganckie czy eksperymentalne działania marketingowe nie każdego muszą przekonać. Natomiast wiadomo, że no, pan Robert Ewandowski widział te projekty, natomiast no, to były naprawdę bardzo zdawkowe odpowiedzi na maila i ja byłem zaskoczony właśnie tym, że to były odpowiedzi, no oni są profesjonalistami, oni się na tym znają, zaufajmy, no nie? Więc to było dla mnie takie dosyć odświeżające, a też no, uważam, że po to są specjaliści na tym świecie, żeby im ufać, no i, i, i Tyle. To a propos, pracujesz sam? Masz zespół? So, ja pracuję głównie jako Mateusz Mechalski, natomiast mam zespół, który w różnych okolicznościach się rozrasta bądź zmniejsza. Na stałe e, współpracuję z trzema, z, z jedną graficzką, z dwoma grafikami, którzy mi pomagają przy takiej codziennej pracy. Natomiast w zależności od większych projektów, ten zespół jest poszerzany. I też wydaje mi się, że Często moją taką poboczną działalnością są różne historie związane z działalnością badawczą ze względu na Praca na SP, więc dużo takich naukowych projektów robimy z moją narzeczoną Anią Wieluńską, z Borysem Kosmynką, z Adamem Twardochem, Michałem Jarocińskim czy Andrzejem Tomaszewskim. I to są zazwyczaj takie projekty, w których staramy się badać jakieś zjawiska w kulturze wizualnej związane z projektowaniem, z typografią, z projektowaniem książek, pisać na ten temat książki, czy w jakiś sposób popularyzować wiedzę, więc to też jest dla mnie... Taka zdrowa odskocznia, która daje mi poczucie, że ciężko by było mi się wypalić zawodowo, bo mam wrażenie, że nawet jak mam za dużo nie wiem, projektów brandingowych, to nagle się pojawia coś z działu badawczego, jak mam za dużo badań, to nagle się pojawia działalność, nie wiem, z organizowaniem wystawy czy czegoś takiego, więc. Też e, chyba dzięki temu udaje mi się w miarę unikać, przynajmniej póki co e, takiego znużenia i wypalenia, klepania tego samego. No z tą energią to się chyba nigdy nie wypalisz, natomiast ty dużo prowadzisz projektów typu albo brandingowych naraz. Jaką no, masz wyporność? Sporo, w zasadzie rzadko jest tak, żebym e, miał poczucie, że tego jest za dużo. W sensie raczej. Widzę, że to się jakoś tak magicznie układa, że wszystko, jak klocuszki e, funkcjonują ładnie. Myślę, że to też jest zasługa dobrze prowadzonego kalendarza i mierzenia sił na zamiary. W sensie, e, zdarza mi się powiedzieć, no słuchajcie, no będzie trzeba zaczekać Trzy miesiące, no bo wtedy będę wolny. Teraz mam ileś projektów do sfiniszowania. Natomiast też staram się dobierać tak te projekty i angażować w takie rzeczy, żeby one były w miarę z różnych światów. No, myślę, że problematyczne by było robienie nie wiem, współpracy dla żywca i Tyskiego w tym samym momencie. E, natomiast no, robienie tego w jakimś tam interwale czasowym już sprawia, że można na świeżo do tego usiąść i też się zastanawiać, na i, w których miejscach porozróżniać te rzeczy albo z innym podejściem. E, Zrealizować, no bo też umówmy się. Mam cały czas poczucie bycia młodą osobą, 34-letnią, więc też mam wrażenie, że się rozwijam, uczę i do niektórych spraw. Dzisiaj bym postrzegł inaczej w jakimś projekcie niż jeszcze, nie wiem, 2-4 lata temu. Jak to wszystko się zaczęło? My byliśmy razem w liceum plastycznym, ale kiedy zacząłeś malować, rysować? Kiedy ta zajawka na sztukę się rozpoczęła? No ja miałem duże szczęście, bo w zasadzie od małego bardzo mnie interesowało rysowanie i malowanie. I jeszcze w przedszkolu często na zajęcia w Pałacu Kultury, który wtedy mi się wydawał jakąś taką mityczną wieżą Babel <gry> i najwyższym po prostu konstruktem e, ludzkim, który istnieje. Chodziłem tam na zajęcia plastyczne i później gdzieś cały czas. To malowanie przeplatało się i rysowanie, że chodziłem wiecznie na jakieś zajęcia plastyczne, natomiast pojawiały się różne poboczne zajawki typu judo, później piłka nożna, później no na bardzo długi czas i w zasadzie do dzisiaj powiem, że nie jeżdżę na desce to jestem skatem wierzącym niepraktykującym to cały czas śledzę te dyscypliny więc... ale mocny byłeś pamiętam że naprawdę na desce byłeś gościem, który wymiatał w Warszawie no nie, nie aż tak to nie ale dobra wiem że byli. lepsi ale jeździło ale jesteś się z wieloma skromny, fajnymi tak. osobami więc jestem super szczęśliwy za ten czas i myślę że też deska i te wszystkie dyscypliny mocno wpływały na zainteresowania właśnie kulturą wizualną, podróżowaniem i sztuką, czyli w zasadzie to, no, to co dziś dalej mnie kręci. Natomiast później no, spotkaliśmy się we wspaniałym liceum plastycznym, więc pewnie, jak sam dobrze pamiętasz, no, nie było to zwykłe liceum. Zresztą do dziś pamiętam, jak chodziliśmy na przerwy jakieś papierosowe z kolegami, koleżankami ze szkoły obok, czyli z Kamińskiego, no to dało się wyczuć, pewien dysonans poznawczy w porównaniu do tego, jak u nas wyglądały lekcje, a jak wyglądały lekcje w zwykłym liceum, zresztą do dzisiaj wspominam, jak nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, że zatrudnił nas psychologa z szkolnego. My jej daliśmy jakieś tam przezwisko, nie będę mówić, będzie cenzuralne, ale pamiętam, że my już z ludów i jakby z jakichś aktów kreacji chodziliśmy do niej i wymyślaliśmy jakieś zmyślone historie. Tu przychodziliśmy, opowiadaliśmy, że ktoś się zakochał w jakiejś dziewczynie, ale ona jest w ciąży z kimś innym, i ta biedna pani tego wszystkiego słuchała. Więc no myślę, że lica plastyczne są zdecydowanie, czy muzyczne, czy w ogóle takie artystyczne. Kolorowymi miejscami, w których jest ogólnie wesoło. Rozrabialiśmy tam strasznie, pamiętam. Kto wie, może jeszcze kiedyś przytoczymy kilka historii, bo było to naprawdę mocne. Nie wiem, czy dzisiaj słuchacze i widzowie są na to yy, gotowi. No dobra, czyli Liceum Plastyczne, a potem ASP. Tak. Za którym razem się dostałeś, nie pamiętam? Ja za drugim. Okej, okay, okej. Okay. No to było jeszcze tak, że. W zasadzie był taki mit, że nie da się na ESP dostać za pierwszym razem, więc ja jakoś tak e, zdawałem, przygotowywałem się, chodziłem na wszystkie zajęcia i pamiętam, że no, poczułem to jako taką gigantyczną porażkę swoją, że nie dostałem się na tą akademię. Natomiast z dzisiejszej perspektywy wiem, że dobrze się stało, no bo poszedłem sobie na rok do takiej szkoły, która się nazywa Warszawska Szkoła Reklamy, i dzięki temu miałem styczność. E, z takim bardziej, nie wiem jak to nazwać, z taką metodyką nauczania przez branżowe osoby, w sensie, że tam dużo pracowało osób z agencji reklamowych i tak dalej, więc też to było na pewno odświeżające, że po pierwsze mogłem nauczyć się warsztatu komputerowego, który nie był moją dobrą, mocną stroną w liceum, a po drugie faktycznie troszkę od praktyków dowiedzieć się czym jest strategia marki i jakichś różnych rzeczy około marketingowych, więc ja się dostałem za drugim razem. To jeżeli chodzi o ten warsztat, w czym się czujesz albo czułeś najmocniejszy rysunek, nie wiem, rzeźba, bo to jest kilka elementów. No, ja myślę, że w, zawsze bo tą moją stroną było malowanie i to była chyba taka zdecydowanie rzecz, która najbardziej mnie fascynowała, zresztą ja cały czas mam nadzieję, że uda mi się wrócić i widzę, że w interwałach czasowych tak mniej więcej co dwa lata nagle się wyłączam i, i trochę z powrotem zaczynam malować, no bo tu nawet nie chodzi o jakby poczucie, czy to ma jakąś wartość, czy nie, tylko wiadomo, że farby mają zapach, to stanie przed płótnem, no jest zdecydowanie E, czymś miłym takim dla, dla ciała, dla oka, ogólnie dla takiego jestestwa, więc mam nadzieję, że wkrótce znowu coś się uda pomalować. E, natomiast no, to projektowanie dosyć w zasadzie od zawsze było gdzieś z tyłu głowy, bo miałem nadzieję, że pójdę na architekturę. Natomiast trochę bardziej przekonywało mnie projektowanie, ale w takim myśleniu 2D, czyli no to, czym finalnie się bardziej zajmuje, więc to gdzieś myślę, że kiełkowało od zawsze, tylko potrzebowało po prostu ukonstytuowania się. Mam takie poczucie, że na ASP jeszcze mocniej rozwinąłeś skrzydła, tam było mnóstwo stypendiów, tak, i stypendia ministra, i chyba z samej uczelni, o ile się nie mylę, to z czego to wynikało? Jeszcze większa zajawka na te tematy? Poczułeś, że jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być? No myślę, że ASP to było jeszcze takie liceum plastyczne nasze do kwadratu, ponieważ <laughs> takie liceum razy pięć, bo jest więcej ludzi, już stricte byli ludzie, którzy chcą się zajmować sztuką, czy jakąś tam działalnością kreatywną, więc no zdecydowanie wspominam to jako jeden z najfajniejszych okresów w życiu i pamiętam, że jak się dostałem na tą akademię to też miałem takie poczucie jak większość osób, że złapałem Boga za nogi, że po prostu po ASP to już można robić wszystko, natomiast dosyć szybko zrozumiałem, że to jest tak naprawdę podłoga że oprócz tego co tam mamy, no trzeba się edukować w innym zakresie, chodzić na konferencje, czytać, poznawać ludzi spoza akademii, żeby po prostu nie ugrząznąć w tym takim e, kisielku warszawskiej akademii i myślę, że to też było dla mnie odświeżające właśnie organizowanie różnych eventów i rzeczy dzięki tym wspomnianym stypendium, bo po prostu mogłem poznać dużo osób z innych miast przy organizacji wystaw i no i dużo się po prostu w tym okresie e, działo właśnie tak organizacyjnie. Dużo jest roboty na akademii. Mam na myśli tego, że jest sporo zajęć, potem musisz po zajęciach rysować, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy tego nie odczułem specjalnie, bo po prostu mam wrażenie, że jak ma się na to zajawkę i dobrze wypracuje jakby schematy pracy z prowadzącymi, to nie wydaje mi się, żeby było dużo. W sensie tak nawet Porównując wiadomo, że jest część teoretyczna, są zajęcia z filozofii, z estetyki, e, z historii sztuki współczesnej, starożytnej i tak dalej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było bardzo obciążające, natomiast pamiętam, że spędzałem tam w zasadzie no, codziennie od w zasadzie 8 do 9 czy 10 wieczorem czas, no bo nawet już po zajęciach, no to duża część osób zostawała i po prostu rysowała, malowała i robiła e, to, co lubi najczęściej jakieś dziwne różnej maści, eksperymenty, e, więc był to zdecydowanie, oczywiście przeplatane imprezowanie, więc no, na pewno był to super inspirujący dla mnie czas. No, myślę, że do tego stopnia, że potem zostałem tam na doktorat, no, a teraz na habilitację. Czyli prowadzisz zajęcia na uczelni? E, prowadzę, jestem w pracowni multimedialnej kreacji artystycznej na tym wydziale, który zresztą kończyłem i w tej pracowni, w której robiłem dyplom, więc e, współpracuję z młodzieżą. No, sam stary nie jesteś, to jesteś jednym z młodszych, jakby, wykładowców na ASP? Nie, myślę, że teraz jest taka zmiana pokoleniowa ogólnie w szkolnictwie wyższym, że dużo jest osób, właśnie młodszych, które zostają właśnie po studiach realizując czy to doktoraty, czy habilitacje, czy nawet jakieś bardzo wczesne profesury, które są głównie jednak w medycynie, ponieważ no. Jest, mamy sporo talentów takich medycznych w Polsce, których pewnie niedługo nam podkradną jakieś globalne korporacje, ale no jest dużo bardzo inspirujących osób i też myślę, że w ogóle praca na Akademii jest o tyle spoko, że jest ta styczność z osobami z innych dziedzin. W sensie, że to nie jest znowu takie zamknięcie się w świecie, tylko gdzieś funkcjonuje taka w miarę wymiana, że jesteśmy w stanie poznać, nie wiem, osobę, która się, nie wiem, mechatroniką na poziomie habilitacji zajmuje i jakoś wymienić doświadczenia i finalnie często dojść do wniosku, że w zasadzie no, wszyscy się zajmują tym samym, tylko po prostu posługują się nieco innym językiem, ale że ta twórczość w zasadzie dzisiaj jest, w, czy to design thinking jest. W zasadzie ważne w każdej branży, no i ciężko nie być dzisiaj, nie wiem, kreatywnym prawnikiem, nie być kreatywnym inżynierem, czy kreatywnym, kreatywną architektom architektem. W sensie, że wymaga od nas życia, No bo jeżeli nie będziemy kreatywni, to bardzo możliwe, że zastąpi nas wkrótce jakiś bot albo AI. To jest bardzo ciekawy temat, ale jeszcze dopytam o tę zmianę pokoleniową, o której wspomniałeś. Ty zawsze miałem takie poczucie, miałeś świetny kontakt z tymi starszymi profesorami, tak? Czy też w ogóle artystami, projektantami, twórcami. Do dzisiaj z nimi taki kontakt utrzymujesz, sporo czerpiesz od takich osób, bo też prowadziłeś projekty z tego typu właśnie artystami, twórcami. No sporo, sporo. W sensie ja prowadziłem parę takich projektów, które miały na celu połączenie międzypokoleniowe i współpracowałem z Andrzejem Heidrichem, świętej pamięci, który jest pewnie wszystkim znanym jako autor polskich banknotów i wspólnie przez dwa lata Odtwarzaliśmy jego krój pisma z 71 roku i rozbudowywaliśmy go wspólnie, i to dla mnie była taka niezwykła przygoda, ponieważ no, mieliśmy różnicę wieku, jeszcze między był z nami w projekcie Leszek Bielski, też świętej pamięci, który był takim <coughs> trochę łącznikiem, natomiast no, była różnica między nami prawie, nie pamiętam chyba, 65 lat, coś w tym stylu, a dogadywaliśmy się jak po prostu koledzy i okazało się, że jak po prostu no, rozmawiają osoby z tej samej branży, czy parafii, no to są w stanie. Pomimo tej różnicy wieku znaleźć wspólny język, więc dla mnie to zawsze było coś super inspirującego i też pomimo tych zmian technologicznych. Prze, przechodzących mód i najróżniejszych rzeczy. Widzę, że po prostu to, co ci ludzie zawsze mają do powiedzenia, że niezależnie, czy to robisz grafionem, pędzlem, na komputerze, przy użyciu AI, no że najważniejsze jest myślenie i świadomość, co i dla kogo robimy, więc to też było dla mnie takie odświeżające i myślę, że z tego względu też miałem, do, że dobrze się z nimi czuję i przyjaźnie z wieloma takimi starszymi twórcami, że po prostu no Nadajemy na tych samych falach, bo zajmujemy się projektowaniem i to jest jakiś link, który jest w stanie nas e, spiąć. A jak wpadłeś na pomysł takiej współpracy? Bo zakładam, że to oczywiście ty wyszedłeś z propozycją. So, ja, ja wpadłem na ten pomysł e, z bardzo prozaicznych e, e, powodów. Mianowicie, jak studiowałem jeszcze na akademii, to brakowało mi trochę osób z takim. Jakby to nazwać? Z takim doświadczeniem w projektowaniu, ale takich bardzo znanych, którzy zrobili coś dużego, w sensie chciałem po prostu zetknąć swoje projekty z osobami spoza Akademii, którzy nie wykładali na Akademii i dzięki profesorowi Wieczorkowi, który był no, w zasadzie bardzo, do dzisiaj jest takim moim mentorem i no, zna tak naprawdę wszystkich, którzy się liczą w tym świecie, często mogłem mieć dzięki niemu korekty u jego kolegów, czyli nie wiem, Karola Śliwki, którego wszyscy znamy z logo PKO ze skarbonką, e, profesora Chylińskiego, który zaprojektował Orlen, czy nawet korekty malarstwa z profesorem Gierowskim, czy z Fangorem, więc to było dla mnie takie no niesamowite doświadczenie na studiach, bo nagle z tak, tak encyklopetycznymi nazwiskami, dzięki właśnie wstawiennictwu profesora Wieczorka ja mogłem pokazać im swoje bazgroły, swoje szkice, swoje projekty i zetknąć po prostu i zobaczyć, co oni o tym myślą. Tam też był właśnie pan Andrzej Heidrich, Wojciech Frondenreich no i taka śmietanka polskiej sceny graficznej, więc no dla mnie to było niezwykłe doświadczenie, bo wiadomo, no zetknąć nagle obraz i porozmawiać o swojej malarsji z Fangorem, no pomimo, że to była bardzo śmietanka, jest ta sytuacja, o której może zaraz. Oj, to... Dawaj, dawaj. Od razu możemy <słuch> lecieć. <słuch> No to było jeszcze ponieważ ja na drugim roku e, jeszcze nie poznałem tego pa, pana Fangora osobiście. Natomiast e, rozmawiałem z profesorem Wieczorkiem i on rozmawiał przez telefon i nagle mówi Mateusz masz tu ktoś do, do ciebie opowiedz o malowaniu. A ja tak siedzę i taki zszokowany i słyszę ten głęboki głos e, Fangora, no, jednego z najwybitniejszych współczesnych malarzy. No i pyta co maluję. mówię: "Nie no że ogólnie no staram się, żeby kolor świecił, żeby faktura działała". A on powiedział: "A no to bardzo dobrze. No to tak to trzeba robić i działaj dalej. No, ja tak, o, zajebista korekta. I byłem taki no, mega onieśmielony. Później się cieszyłem, jak właśnie odwiedził Akademię, jak odbierał jakąś nagrodę, że mogłem pokazać po prostu część obrazów e, i skonsultować po prostu to, co robiłem z tak e, wielkim twórcą, więc no, były to super zawsze współpracy i takie myślę, że odświeżające, zwłaszcza, że to jest to pokolenie takich osób, które dorastały w tym, czy dorastały, czy wchodziły w świat e, studiów właśnie w tym boomie lat 60. -tych, 70., -tych, więc no, myślę, że najciekawszym zawsze wątkiem są e, niesamowite e, historie tych osób, o tym jak, e, jak świat wyglądał wtedy. Myślę, że to taką najciekawszą osobą, to też myślę, że słuchaczom i słuchaczkom można zaproponować, no, był Rosław Szajbo, wybitny twórca okładek, który projektował okładki w zasadzie od Eltona Johna poprzez Janice Joplin, po Naprawdę najróżniejszych twórców i twórczynie znał ich, e, spędzał z nimi czas, no i naprawdę no, jak się poczyta wywiady z nim albo obejrzy jakieś filmy, które są dostępne na YouTubie, no to można poczuć ten Londyn takich właśnie lat 60. 70. i to jak te wszystkie gwiazdy, które kojarzymy, były na wyciągnięcie ręki. A dla słuchaczy i słuchaczy taką okładką, którą na pewno życie jest Judas Priest British Steel Album z tą żyletką trzymaną, to właśnie jest okładka Rosława Szajbo, który też do każdej okładki, nawet bardziej niż projekty interesowały historię, że on szukał po całym Londynie ślusarza, który mu wytnie taką żyletkę w wielkości dłoni i, i zrobi sobie po prostu autoportret a la selfie, po prostu trzymając tą żyletkę, więc no te historie backgroundów powstawanie tych okładek moim zdaniem często są nawet ciekawsze niż same okładki. No to jest mega temat, dawa jeszcze jakąś historię, na pewno się słuchaczom spodoba. No, myślę, że z, z Rosławem to podejrzewam, żebyśmy mogli w ogóle oddzielny program zrobić o samych jego historiach, no bo był to człowiek taki e, niestety zmarł bodajże trzy e, lata temu, natomiast pamiętam jak on opowiadał o okładce dla Simon and Garfunkel, którzy już wtedy jakieś tam mi były problemy i tarcia Między nimi i że okładka, na której tam po plaży idą takie osoby, to wcale ee, nie, nie są członkowie zespołu. Tkwiacy się przyładkowi ludzie, bo oni już po prostu mieli taką kosę, że się nie dało. Więc to no, w zasadzie o każdej okładce opowiadam. Ja nawet miałem pomysł, żeby zrobić taką wystawę, w której z jednej strony są okładki, a z drugiej strony te jego historie, bo naprawdę no, to było coś niesamowitego po prostu słuchać, jak właśnie poznawał te wszystkie e, gwiazdy, a później wrócił e, do Polski i prowadził zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych. Zamożny był, dobrze zarobił na takiej pracy dla Judas Priest na przykład. Myślę, że tak, że w tamtych czasach e, nawet w Polsce projektanci czy projektantki bardzo dobrze zarabiali. Zresztą, no, już nie pamiętam dokładnych wyliczeń, ale że za jeden plakat no, można było otrzymać jakieś tam całkiem sensowne wynagrodzenie, które starczało na, nie wiem, typu 4-5 miesięcy życia. No dzisiaj raczej przy stawkach życia w Warszawie i przy stawkach ceny plakatu czy kowerka na Facebooka raczej byśmy sobie na taki luksus nie mogli poz e, pozwolić. Natomiast myślę, że to było naprawdę bardzo sensowne i godziwe pieniądze. Sam wspomniałeś o sztucznej inteligencji. To jak to będzie? Zastąpi Cię, zastąpi takich ludzi jak Ty, czy nie? No i ja myślę, że. Sztuczna inteligencja, w sensie ja po pierwsze jestem olbrzymim fanem, bo bardzo dużo korzystam, zwłaszcza przy tekstach i w, no, w zasadzie codziennie sobie sprawdzam różne nowinki, co kto wymyślił, co można robić ze sztuczną inteligencją i wydaje mi się, że to jest niesamowite narzędzie, natomiast z tym zastępowaniem no, ja się zawsze zastanawiam, na ile to jest w stanie zastąpić e, człowieka, no bo to, to z jednej strony to jest trochę tak, czy wynalezienie nie wiem, zapisu fonograficznego wykluczyło pianistów i pianistów, Niski z rynku. No nie za bardzo, no bo ludzie dalej wolą, czy niektórzy wolą pójść na koncert i posłuchać tego na żywo, i wca, wcale zmiana nośnika czy możliwości, że my jesteśmy w stanie sobie jakby ten dźwięk wygenerować w dowolnym miejscu na świecie, nie wykluczyła tego, że powstają nowe rzeczy. Myślę, że na pewno AI bardzo mocno zrewolucjonizuje i to nie tylko branżę graficzną, ale każdą. Myślę, że prawniczą, medyczną, że zaczniemy dostawać już, dostajemy zresztą diagnozy z AI. Widziałem, że w Kanadzie były ostatnio duże dyskusje na temat tego, czy Sąd Najwyższy może się posiłkować czatem GPT przy, przy wyrokach, i też polecam mam taką przyjaciółkę, która właśnie kończy doktorat o AI-u a prawach autorskich, i to jest w ogóle temat że i doktorat w zasadzie musiał nadążać cały czas za kolejnymi regulacjami, nazywa się Agata Konieczne i, i prowadzi taki artificial law blog, można go znaleźć w internecie oraz na Insta i wrzuca różne ciekawostki, bo wydaje mi się, że mnie nawet bardziej pasjonuje ta legislacja tego, w jaki sposób prawa autorskie stara się nadążyć za AI-em, niż rzeczy, które w tym można generować. Natomiast też uważam, że żyjemy, w, nie wiem, jak oglądam sobie czasem, to jest mój ulubiony przykład, program Matura to Bzdura i, e, i zawsze jestem taki zafrapowany, że jakim cudem my w ogóle wyszliśmy z jaskini, e, z, z często tak zerową wiedzą na różne tematy. Oczywiście, wiadomo, że wskazanie nie wiem, na mapie Kanady no nie jest jakąś yy. rzeczą, która, która definiuje nas jako człowieka, ale wydaje mi się, że jednak fajnie by było takie podstawy zupełnie wiedzieć, i wydaje mi się, że. Cały AI, i wszystko, że i tak wymaga osoby, która jest jakoś świadoma świata, że jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, wygenerować to jak wyglądałoby nie malarstwo Zaha Hadid w połączeniu z Gaudim no to jednak najpierw musisz wiedzieć kim jest Zaha Hadid potem Gaudi i czym jest malarstwo w sensie że ta sztuka promptowania też wymaga od nas e, kreatywności natomiast z drugiej strony widzę że dużo twórców i twórcy tak się podśmiewa z AI że a tam pięć palców a te słynne halucynacje AI-owe, czyli jakieś takie mówienie czy prezentowanie treści z dużą pewnością a nie mające nic wspólnego z rzeczywistością natomiast no to też musimy pamiętać, że AI już nigdy nie będzie tak beznadziejny, jak jest dzisiaj, tak? I że w zasadzie AI, który znaliśmy rok temu, a który jest dzisiaj, no to e, no jest wielki krok naprzód, i uważam, że to się sprawdza w tylu segmentach życia, nawet pierwsze z brzegu przez jakiś czas, jak układałem plany wyjazdowe i jakichś tripów. no Zawsze to było pracochłonne, no bo musiałem usiąść, zrobić research i tak dalej, posprawdzać. Natomiast no, w czacie GPT jestem w stanie bardzo czy nawet już teraz jest program specjalny właśnie do planerów podróżniczych za, za pomocą AI, natomiast jeszcze pół roku temu ja po prostu wklepywałem, że będę, nie wiem, w Iraku na 9 dni startuję w Bagdadzie, chciałbym zacząć to, to i to i po prostu czat GPT mi wypluwał jakby całą trasę, co kiedy powinienem robić, że tam lądujesz w poniedziałek, zacznij zwiedzanie od tego, dzisiaj nie odwiedzisz Muzeum Narodowego, bo jest Poniedziałek, więc muzea są zamknięte, ale możesz to zrobić jutro, bo obok muzeum jest ten meczet, który chcesz zobaczyć. I ja uważam, że no, tu trzeba sporo kreatywności, żeby ten AI twórczo wykorzystać. Natomiast wydaje mi się, że cały czas to jest w takiej fali rozwoju, że ludzie jeszcze nie mają pomysłu, jak to złapać. Natomiast na pewno to zautomatyzuje dużo rzeczy, tak samo jak machine learning i reszta tych tematów, ale. O wykluczeniu takim całkowitym, myślę, że na razie można zapomnieć. Chyba, że na takim poziomie, nie wiem, robienia przeformatowań, banerków, no to w tym na pewno AI nam już zaczyna pomagać i machine learning. Natomiast no, w takiej kreacji sensu stricte myślę, że AI nie będzie konkurencyjny do człowieka, dopóki nie nauczy się sam popełniać intencjonalnych błędów, czyli nie będzie w stanie zrobić błędu ręki ludzkiej. To jest mniej więcej ten case, co na banknotach, że gilosze, czyli te oznaczenia, jakby które. Mają sprawić, że trudno jest podrobić banknot, są robione ręcznie, no bo ręka ludzka jest omylna, jakby to było maszynowo, no to ktoś by mógł odtworzyć ten ruch maszyny i podejrzewam, że zaraz, czy już nawet pewnie AI jest w stanie popełniać błędy ludzkie. O, no to jest mega case. A powiedz, ty pracujesz tak, że najpierw szkicujesz gdzieś tam sobie tak fizycznie, a potem to przenosisz. Do komputera, że tak powiem? E, raczej tak. Ja jestem tradycjonalistą, <noise> więc e, dużo szkicuję, dużo bazgrzę, Natomiast często zdarza mi się zacząć od razu pracę od komputera, więc raczej nie jestem taki stricte, że ach, koniecznie szkic musi zacząć na papierze, ołówkiem, potem dopracowywanie długopisem. W zależności od projektu ten proces może być różny. Czasem to może być właśnie kajecik i kawiarnia, a czasem zaczęcie pracy w biurze, po prostu bezpo bezpośrednio przy komputerze. Natomiast ja jestem na pewno fanem tego, że sobie drukuje rzeczy, marzę po nich i wydaje mi się, że to jest zdrowe dla procesu twórczego i pozwala na różne rozwiązania, do których na komputerze mógłbym nie dojść. Opowiadaliśmy o tym, że tworzysz branding, że tworzysz typografię, to gdybyś mógł Widzą, słuchaczom wytłumaczyć, czym jest na przykład branding, czym jest typografia. Porozbijajmy to, może od brandingu Jasne. zaczniemy. No, branding to, to jest e, identyfikacja, czy zestaw e, cech wizualnych, które i nie tylko wizualnych, które mają sprawić, że e, marka, byt, instytucja dostają swoją twarz. Czyli po prostu stworzenie takich cech, e, nazywalnych cech, które jesteśmy w stanie jednoznacznie zdekodować, że mówi do nas firma X, a nie Y. E, elementami brandingu może być zarówno właśnie wspomniane typografia, logo, e, jakiś układ kompozycyjny bardzo charakterystyczny, tak jak na przykład nie wiem Uber wykorzystuje u siebie literkę U na wszystkich wizualach. To może być kolor jak w przypadku nie wiem Coca-Coli czy Starbucks'a. To może być jakiś brand hero jak w przypadku e, Cheetosów czy ludzika myślę. To może być jingle, to może być określony język komunikacji e, w social mediach. E, to może być nie wiem pewnie w, zapach, e, to może być w, tak naprawdę no copywriting no bardzo dużo elementów, które składają się na to, że postrzegamy markę taką, jaką ona jest, i że jest odróżnialna i dekodowalna przez odbiorców na rynku. Twoje top 3 brandingi, jeżeli chodzi o światowe marki. Ojej, to są zawsze ciężkie pytania, bo ja mam problem. Tak samo jak podróżniczo, z wybieraniem ulubionych krajów, wiadomo, ulubione słowo podczas wywiadów, to zależy. Natomiast myślę, że jest parę takich znaków, które, które sprawiają, że moje typograficzne typografi serduszko e, bije, bije dużo szybciej. E, zdecydowanie do takich znaków zaliczyłbym właśnie wspomniane logo Starbucksa, którego jestem olbrzymim fanem. Myślę, że FedEx. E, za zabawę, tym skompresowaniem liter i ukrytą strzałeczkę. Oraz pewnie tu by się pojawiła też Coca-Cola, która jest jakimś no, dla mnie absolutnie genialnym znakiem i jego sposób, jego ewolucji też no, jest, jest taki mylny mem, który pokazuje, że w zasadzie to logo się nie zmieniało. Ono się zmieniało bardzo wiele razy e, i nadążało za różnymi zmianami w komunikacji wizualnej, natomiast wydaje mi się, że e, te wymienione znaki mają to wszystko, czego ja oczekuję od logo czy logotypu. Moją ulubioną puchą coli była Sherry Coke. Mowa o designie. Nie, teraz ona jest ujednolicona, a po prostu ma inny nieco kolor niż ta klasyczna puszka coli. W jakim kierunku zmierza branding? Twoim zdaniem, właśnie będzie coraz bardziej upraszczany? Czy minimalistyczny, czy jednak nie? No, ja mam, powiem że duży problem z tym, jak ugrzeczniane są takie brandy, które często działają na właśnie tym jungowskim archetypie buntownika, czyli na przykład Sherry Coke. Ja uwielbiałem ten design, te treszowe literki powycinane. Kochałem i to, Ty o tej puszce mówię. Dokładnie tak, więc to dla mnie było niesamowite, no i ten nowy mam wrażenie, że jest taki bezpłciowy, w sensie ja trochę z jednej strony rozumiem ten trend, jak była ta unifikacja, że nie wiem, Windows zrobił się flat, że eBay zrezygnował z tych takich linkujących z nas, z amerykańskim targowiskiem drewnianych literek porozrzucanych i poszedł taki mega flat, logotyp Typ, że Spotify, Lenovo i wszystkie brandy działające jakby w technologicznej branży też ujednoliciły swoją komunikację do bardzo prostych, geometrycznych krojów i to jest dla mnie wszystko zrozumiałe, natomiast wydaje mi się, że trochę to traci czasami zbyt dużo charakteru, w sensie to też dotyczy świata mody, jeżeli sobie zobaczymy jak ostatnio zmieniały się duże domy mody Fendi, Barbery e, czy nawet Saint Laurent no to zobaczymy, że bardzo się mocno zunifikowały te znaki, wszystkie idą w stronę takich geometrycznych krojów i z jednej strony jako moje serduszko graficzne Mówi, kurczę, no, stara typografia i w St. Laurent była czymś kosmicznym i uwielbiam ten design e, zaproponowany przez Petera Savilla, a z drugiej strony rozumiem, że po prostu firmy, które mają w portfolio tak wiele ubrań, że barbery to już nie tylko płaszcze, ale nie wiem, sylipki do kąpieli, że ten logotyp musi być transparentny i musi po prostu gadać z różnymi treściami komunikatów, więc rozumiem to, że to poszło w taki właśnie bezbarwny charakter. Natomiast też cały ciężar został trochę przerzucony, bo my zawsze myślimy o brandingu jako e, nawet jak zakładamy firmę A potrzebuje logo. Natomiast zapominamy o tym, że to jest właśnie ten cały zestaw różnych cech wizualnych, oczywiście tam jest dużo więcej rzeczy, jest strategia i, i strategia komunikacji, strategia języka wizualnego, natomiast no, ja się zajmuję tą tą strategią języka wizualnego i projektową częścią. Więc o tym będę mówić, więc dużo e, osób zapomina, że ten znak to jest wierzchołek góry lodowej, że ten cały zestaw różnych cech dookoła jest tak samo ważny i wydaje mi się, że te duże brandy właśnie typu wspomniane Spotify trochę poszły w ten transparentny znak, ale przerzuciły cały ciężar na komunikację wizualną, więc ta komunikacja jest bardzo taka bold, soczysta, w zasadzie co roku cały świat kreatywny czeka jak będzie wyglądać komunikacja, oj, jak się to nazywa ten yy, na koniec roku Spotifyowy Eee, eee, wiem o czym mówisz, tak to podsumowanie roku. Podsumowanie eee, nie fajne. Po prostu, bo to teraz też swoją, mi wyleciało z głowy. Akurat ale... nazwę, ale to podsumowanie roku, że ono też jest. <coughs> eee, no... Jest tak bold, że po prostu gdyby tam był jeszcze do tego jakiś charakterystyczny znak, no to by po prostu zaszedł kanibalizm komunikacyjny pomiędzy jednym bytem a drugim. Więc myślę, że ten ciężar właśnie został trochę ze znaku zrzucony na resztę komunikacji. Ale od znaku, przynajmniej w takiej szkole, którą znam, się wszystko zaczyna. Czyli najpierw jest logotyp, tak, i potem powstają kolejne jakby rzeczy dotyczące marki. Czyli wszystko zaczyna się od tego logotypu właśnie. E Czy nie? Czy tak nie jest? Różnie powiem szczerze, że ja widzę coraz częściej, że zaczęcie właśnie od drugiej. Z strony, e, często doprowadza nas do zupełnie innych rozwiązań. Tak samo jak e, mnie na przykład na Akademii profesor Majewski uczył, żeby nie zaczynać od okładki projektowania książki, tylko najpierw wypracować jakiś język wizualny wnętrza i dopiero potem zastanawiać się, jak ukryć okładkę. E, to tak samo myślę, że trochę jest blendingu, że my od razu musimy e, panować nad całością. Troszkę bym to porównał do tego, nie wiem, jak kompozytor czy kompozytorka myśli o utworze, że ona e, nie zaczyna od początku, tylko może zacząć na przykład nie wiem od środka, od budowania jakiejś dynamiki i dopiero potem dorabiać ten początek, więc wydaje mi się, że każdy sposób będzie nieco inny, natomiast pamiętam jak w liceum plastycznym byłeś słynny z tego, że zaczynałeś rysunek od rzęsy i do dzisiaj opowiadam no, jako anegdotę i najpierw była rzęsa, potem dorysowywałeś do tego resztę ciała, no ale to też sprawiało, że jakby ta cała postać miała jakiś zupełnie inny charakter niż zaczynałbyś tak po rozrysowywać najpierw buryłę, potem wchodzić w detal i wszystko po kolei. Kiedyś byśmy się śmiali, że geniusz, że byłem geniuszem. No <laughs> na ten sposób na pewno. <laughs> Słuchaj, a typografia, czym jest typografia? No typografia to jest taka dziedzina, którą można porównać do tlenu, bo w zasadzie to, towarzyszy nam od rana do wieczora w komunikacji. E, typografia myślę, że jest jednym z takich ważniejszych wynalazków ludzkości I w zasadzie tam, gdzie się pojawiały sposoby różne zapisów, niezależnie czy to były alfabety, pisma piktograficzne, ideograficzne, czy jakiekolwiek inne, no ta cywilizacja nagle zaliczała wielki boom. I no to jest jakby faktem, natomiast typografia bardzo powoli się rozwija. W zasadzie przez ostatnie 2000 lat w alfabecie łacińskim nie przybyło nam za wiele liter, bodajże tam literka, pojawiła się literka Y, która się wygenerowała jakby z literki V oraz X oraz J, więc to widzimy jak to się powoli zmienia, natomiast ja zawsze o typografii mówię, że to jest byt działający na dwóch levelach z jednej strony to jest level literacki czyli to jak Zapisujemy sobie słowo i możemy je zdekodować i odczytać, czyli ma taką funkcję, jak, nie wiem, zapis nutowy, czyli pozwala nam zapoznać się z treścią, a z drugiej strony sama forma liter i ich charakter będzie sprawiała, że my będziemy w stanie zrozumieć, o czym ten komunikat jest. Dlatego, na przykład, no, jeżeli zobaczymy, nie wiem, ONR czy jakichś narodowych radykałów, raczej oni będą wykorzystywać kroje, które się kojarzą z taką semantyką bardzo męską, e, z czymś agresywnym, z jakimiś gotykami, z rotondami czy frakturami, a nie. Na przykład z kaligrafią delikatną, którą będziemy utożsamiać z czymś kobiecym, delikatnym, zwiewnym i przeestetyzowanym, więc litera może działać równolegle na tych dwóch poziomach. Natomiast sama typografia dotyczy to zagadnienie, zarówno składu tekstu i projektowania składów tekstu i organizacji, czy budowania architektury, po prostu komunikatów, jak i właśnie. Projektowania krojów pisma, czyli e, tak najprościej jak się da, mówiąc, nadawania cech wizualnych e, szkieletowi, który się ukonstytuował w kulturze łacińskiej w Rzymie na początku naszej ery. Skąd u ciebie to zainteresowanie typografią? Mi się generalnie zawsze bardzo fascynowało mnie to, że mamy różne sposoby zapisów do komunikacji, że nie wiem, muzycy mają nutki chemicy, jakieś swoje oznaczenia matematycy, z kolei mają swój język. Nawet ostatnio przy jakiejś e, rozmowie właśnie o typografii, tak mi się przypomniało, że mnie strasznie w ogóle fascynowało, jak byłem mały budynek BUW zaprojektowany przez Budzyńskiego, bo tam mamy te różne sposoby komunikacji się ludzi, tak? Mamy, nie wiem, zapis po hebrajsku, po arabsku, w Grece, e, po łacinie, zapis fizyków, matematyków, muzyków czy muzyczek, więc to było dla mnie takim wow i pamiętam, jak mama mi tłumaczyła, że to jest właśnie, że różni ludzie się komunikują w różny sposób i im więcej zacząłem podróżować, a już wtedy byłem zainteresowany w ogóle literą jako takim egzotycznym bytem i sztuką, o której wszyscy mówili, że to jest bardzo trudne, że trzeba wielu lat, żeby... Umieć to robić, to jak zacząłem podróżować i zwracać uwagę na właśnie to, że nagle nie wiem, jadę do Maroko i mogę zacząć e, zapis w skrypcie Berberów, że jadę do e, m, a, nie wiem jakiegoś kraju muzułmańskiego i zobaczę kaligrafię arabską, bądź perską, czy e, skrypt Kmerski w Kambodży, no to było to dla mnie takie oh, wow, ale to jest niesamowite. I jak to jest interesujące, że jakby wokół kroju pisma możemy zbudować niejako całą kulturę, zresztą dużo antropologów o tym mówi, że oprócz jakichś tam różnych badań, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że jeżeli znajdziemy, nie wiem, glinianą tabliczkę z jakimś określonym skryptem, albo z jakimiś naleciałościami, okazuje się, że tędy przebiegał, nie wiem, szlak handlowy, że była jakaś wymiana myśli albo czegoś, albo nawet tak jak mamy, nie wiem, na Półwyspie Synaj, że różne alfabety, czy nie wiem, Syri czy sposoby zapisu syryjski e, pochodna arabskiego czy hebrajski bazują na tym samym trzymaniu narzędzia? Dlatego dla nas to wygląda tak orientalnie, że poziome elementy są grube, a pionowe, cienkie. Więc to mnie fascynowało właśnie znowu na dwóch poziomach: i graficznym jako abstrakcyjnych znaków graficznych, no bo umówmy się, że litery my sobie po nazywaliśmy, natomiast nadal to są abstrakcyjne znaki, a z drugiej strony właśnie na tym, jak kulturowo te litery są przywiązane do różnych nacji. To jaka cywilizacja typografią stała? Bo ciekawie wplatasz w to te wątki podróżnice, kto był taki najmocniejszy, jeżeli chodzi o historię świata? No myślę, że tu byśmy znowu mogli bardzo dużo wymienić, bo typografia niezależnie rozwija się w różnych regionach, natomiast to chyba najlepiej widać po rozwoju tego, jak w zasadzie sobie zrobimy taki, taką interpolację od <grym> łaciny, tej, którą znamy, i którą się poskujemy w Polsce dzisiaj. Do załóżmy pisma klinowego, jak to płynnie przechodziło przez jakieś proto fenickie, później fenickie, później jakąś archaiczną grekę, później to się rozlało właśnie czy nawet wcześniej się rozlało właśnie na jakieś tam różne protoarabskie czy protohebrajskie. Więc myślę, że tutaj byśmy mieli na pewno ten cały cały okrąg Mezopotamii i Bliskiego Wschodu, natomiast równolegle czy równocześnie to się oczywiście rozwijało w Chinach czy na terytorium dzisiejszej Korei, gdzie w podobnym trochę właśnie nie do końca to jest jasne, ale że w podobnym okresie wpadnięto na pomysł e, ruchomego druku. Zresztą też no, możemy zobaczyć, jak typografia jest ważna, że w zasadzie takim momentem oddzielającym średniowiecze od renesansu no, było po pierwsze odkrycie Ameryki przez Kolumba, a po drugie wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga. Więc no, te litery zdecydowanie są ważne, a żeby jeszcze pokazać, jak my jesteśmy politycznie w nie uwiązani, no, wystarczy nawet pojechać na Bałkany i zobaczyć, że ta na przykład serbska część Bośni i Hercegowiny posługuje się e, Cyrylicą, a, a, a muzułmańska łacinom i arabskim i że na tym poziomie nawet są takie wojny, że zamazuje się nazwy miejscowości, jeżeli uznajemy, że ten zapis miejscowości nie wiem, jest serbski, więc on musi być w Cyrylicy, więc my jesteśmy bardzo mocno przywiązani do typografii często nawet nie zdają sobie o tym sprawy. Natomiast ona trochę działa jak muzyka, nie wiem, w filmie, jak będzie źle zrobiona, na pewno każdy to zauważy, jak jest dobrze zrobiona, to zauważą to po prostu specjaliści. Pytanie z uśmiechem, czym się różni font od czcionki? O, to walka. Ja sam byłem osobą, która ganiała wszystkich, natomiast ostatnio jeden z najważniejszych, jedna z najważniejszych osób w branży, czyli Adam Twardoch, twórca czy współtwórca jednego z najważniejszych programów do tworzenia fontów, wrzucił, że uważa, że absolutnie można używać tych terminów wymiennie, ponieważ w języku angielskim. To będzie oznaczało e, dokładnie to samo. Natomiast moim zdaniem, generalnie e, mamy dwa pojęcia, font, czyli cyfrową adaptację czcionki, czyli cyfrowy obraz e, liter, którym możemy pisać, jest zaprogramowany, oraz czcionkę, czyli metalowy klocek. Natomiast i w tym i w tym wypadku chodzi o jakiś obraz, liter, który mają dane, indywidualne, cechy graficzne, więc dla mnie jest bez różnicy I ja już dzisiaj jestem trochę na takim etapie, że mnie to śmieszy, że ktoś robi z tego problem i jestem z daleka od takiego kategoryzowania i myślę, że sam w różnych dziedzinach e, z nomenklaturą popełniam błędy i podobnie jak nie wyśmiewam, to nie chciałbym być wyśmiewany za nieświadome błędy. Ile krojów pisma stworzyłeś? myślę, że ta liczba w krojach pisma też mówimy o czymś takim bycie jak rodzina. Czyli załóżmy, jak wejdziecie sobie w swojego worda gdzieś przy komputerze i zobaczycie, że mamy Times New Romana, to on ma na przykład odmianę Regular Italic, Bolt i Bolt italic. Czasami tych odmian krój może mieć nawet 200, bo takie są potrzeby. Natomiast podejrzewam, że już ze że ja stworzyłem pewnie już, nie wiem, 60 rodzin. Z 70, pewnie ta liczba jest coś w tym stylu. No oczywiście, część z tych rodzin ma jeszcze swoje pododmiany, różne style, więc ta liczba by była dużo, dużo większa. A twój pierwszy krój, jak go wspominasz, co to było? No, mój pierwszy krój to było jeszcze w czasach licealnych, kiedy miałem jeszcze problemy z obsługą komputera, bardzo mnie zafascynowało to, jak Jaką logikę wymaga stworzenie alfabetu, że to są troszkę takie klocki Lego, które układamy sobie jeden po drugim i e, rysowałem na papierze milimetrowym cyrklem i ekierką taki bardzo geometryczny alfabet, który ostatnio w ogóle o dziwo udało mi się znaleźć i wrzucałem nawet na swój Instagram, żeby e, pokazać ludziom, że po, początki zawsze są trudne, e, więc to był taki pierwszy świadomie wykreślony krój, gdzie chciałem stworzyć zestaw od A do Z liter, które w jakiś sposób są powiązane modularnie. To może takie naiwne myślenie, ale chyba strasznie ciężko się projektuje taki krój, co? No bo jak przelać jakiś pomysł na, na krój pisma? Właśnie jesteś w pewnym sensie poograniczany wieloma rzeczami, czy może nie? E Generalnie to nawet osobom, które działają w branży graficznej się wydaje takim zadaniem karkołomnym i bardzo pracochłonnym tworzenie kroju. Natomiast musimy pamiętać, że no mamy dużo automatyzacji w tym wszystkim, dużo właśnie machine learningu, który pomaga nam po prostu pewne procesy przyspieszać, no bo mówiąc się, projektując załóżmy krój pisma dzisiaj to jest minimum 350 znaków. Jeżeli dodamy tego różne grubości, różne warianty, czasami, nie wiem, ja na doktorat robiłem krój, który w jednej odmianie miał ponad 4,5 tysiąca znaków, więc no Określenie tego jeden po drugim no, by zajęło prawdopodobnie całe życie. Natomiast no, są różne pomoce, które pozwalają przyspieszyć ten proces. A oprócz tego, przenoszenie z papieru no, w zasadzie wygląda tak samo jak przy projektowaniu logo. no Tylko tych logo musimy zaprojektować, załóżmy 26 w basic secie, a później rozbudowywać. Więc nie jest to aż tak skomplikowane. A całe programowanie opiera się o znowu dużą automatyzację. I ten soft jest naprawdę bardzo e, przyjazny. Może to sprawiać wrażenie takiego bardzo e, ciężkiego i siermiężnego, czy takiego wiecznego klikania i rysowania, natomiast ja widzę, że mam w tym dużo fanów i że ludzie, którzy się zajmują faktycznie typografią, wcale nie są zamuleni nerdzi tylko dużo jest takich właśnie bardzo ekspresyjnych osób, no ja też mam ADHD, a jednak litery wymagają takiego rodzaju skupienia, że ja mam wrażenie, że uprawiam taką wizualną, umysłową jogę, po prostu kreślając litery i znajdując powiązanie pomiędzy tak różnymi formami w, w ramach jednego alfabetu. Tworzysz taki krój, wgrywasz go, cyfrowo jest fontem, no i kto go kupuje, gdzie on się jakby niesie po sieci? No to jest zdecydowanie jedna z przyjemniejszych części pracy typograficznej, no bo typografia jest dystrybuowana na zasadzie zakupu licencji, czyli ja tworząc krój raz, na przykład nie wiem, kroje, które stworzyłem jeszcze na studiach e, nie wiem tam, 14 lat temu czy 13, one dalej są w sprzedaży i ja już nic z nimi nie muszę robić, licencje dalej się sprzedają i no dla mnie to było... Też nie sądzę, że to było ważne, bo nigdy nie podchodziłem do pracy na takiej zasadzie, że raczej nie byłbym w stanie po prostu jako ja robić rzeczy, nawet jakby ktoś mi płacił bardzo dużo, których nie lubię, ale na pewno sprawiło mi to radość, jak zobaczyłem pierwsze zarobki z fontów, że faktycznie ja to wrzucam na jakiś market i że są ludzie, którzy kupują te fonty, a potem używają w projektach. Więc to było z jednej strony dla mnie fajne, że staje się trochę jak taki beatmaker, częścią jakichś projektów, które później żyją swoim życiem, a z drugiej strony, że faktycznie w typografii te. Pieniądze były w tamtym czasie dużo, dużo lepsze niż w projektowaniu, że ja na przykład na licencjach potrafiłem na studiach zarabiać, nie wiem, 3000 dolarów miesięcznie. Z projektowania nie wiem, to było 5-6 tysięcy złotych miesięcznie, więc no sam pewnie widzisz, że ta skala jest duża, zwłaszcza, że to były rzeczy, które raz zrobiłem i one się sprzedawały, a w projektowaniu to były procesy, które musiałem przeprowadzać, więc. Ta sprzedaż licencji, no to była faktycznie dla mnie game changerem i czymś, co miałem takie, o oh, wow, dobra, to to jest fajne, bo no, daje faktycznie możliwość pasywnego zarobku, a jednocześnie robienie tego, co się robi, więc w ogóle sytuacja win-win. Jak się organizuje pracę mając ADHD? ja miałem to szczęście, bo teraz dużo osób ma stwierdzane ADHD w późnym wieku i całe życie się z tym borykali i myśleli, że są, ee, brzydko mówiąc, jacyś odklejeni. Natomiast ja nawet ostatnio, jak sprzedałem mieszkanie w e, Świętej Pamięci, mamie, trafiłem na taką karteczkę, jak mój tata do dyrektora szkoły, jak miałem tam chyba 11 lat, napisał, że psychiatra stwierdził u Mateusza taką rzadką amerykańską chorobę ADHD i że Mateusz wcale nie jest niegrzeczny, tylko on się po prostu strasznie nudzi i że jakby można było być bardziej wyrozumiałem, miałem z tego straszną mekę, jak to poszło do przodu, że jeszcze wtedy właśnie jak mój tanat, czyli to był jakiś dwutysięczny rok, pisał do dyrektora, powoływał się na jakąś jedną anglojęzyczną publikację o ADHD, jako jakimś schorzeniu, do tego, co mamy dzisiaj, że jednak dużo osób się z tym boryka, natomiast ja wiem, że trafiałem zawsze na super psychologów i psychiatrów, którzy po prostu mieli jakieś takie sposoby, które mi pomagały, to czasami było to, że do dzisiaj na przykład oprócz kalendarza prowadzonego online, mam zawsze Codziennie kajecik, w którym notuję rzeczy, które ja muszę zrobić na zasadzie małych klocuszków do wypełnienia i rozbijania na jak najdrobniejsze rzeczy. Czyli ja na przykład nie wpiszę sobie nawet takie, już nie mówię o projektowaniu, tylko codziennym życiu, wyjmij pranie, tylko ja sobie muszę to rozpisać na: ok, zorganizuj 15 minut, wyjmij pranie do koszyka, rozwieź, żeby to były jak najmniejsze punkty, które po prostu będę w stanie wypełnić, bo wydaje mi się, że z dużym problemem zawsze jest takie. Poczucie przeciążenia ilością zadań, a jeżeli sobie rozpiszemy to na mniejsze etapy, to nagle się okazuje, a okej, okay, zrobienie brandingu, okej, okay, muszę zrobić prezentację. No nie muszę zrobić jej w godzinę całej z trzema koncepcjami. Wystarczy, że dziś sobie rozpiszę, jak te koncepcje mają wyglądać, później sobie rozpiszę, e, które koncepcje zostają, które nie, potem wrzucę szkicę i żeby dzielić właśnie na jak najdrobniejsze etapy to wszystko. A drugą sprawą, że mi na pewno dużo daje aktywność fizyczna, że ja widzę, że po prostu jeżeli ja rano nie pobiegam czy nie pójdę na ściankę, czy nie zrobię jogi, czy na basen, czy na saunę, że ja bardzo potrzebuję dużo takich e, bodźców e, sportowych i no myślę, że ludzie są w stanie poznać, kiedy na przykład nie pobiegałem rano po odpowiedzi na maila, że w zasadzie e, jest to problematyczne. Wspomniałeś o rodzicach Muzycy, tak? Jesteś z rodziny muzycznej. No tak, ja jestem, myślę, że też to z perspektywy czasu e, nawiązanie w ogóle do liter, że jest mocno powiązane, bo ja jakoś no, nigdy nie mogłem odkryć sobie talentu muzycznego. Nawet zdawałem do szkoły muzycznej, chciałem grać na skrzypcach jak moja mama, ale niestety e, osoba egzaminująca, czy komisja egzaminująca stwierdziła, że no, mam trochę e, za bardzo chłopskie ręce do, e, do grania na skrzypcach, ale że na fortepianie mi świetnie idzie. Natomiast no, ja się obraziłem, pokazałem faka i, i stwierdziłem, że nie będę się muzyką zajmować. Natomiast no, typografia też jest bardzo mocno powiązana z muzyką. W sensie nawet nomenklatura, dukt czy rytm, kompozycja, taka w rozumieniu w czasie, no są stricte ze świata muzykologii a nie z projektowania graficznego no bo też litery zaczynają działać kiedy je czytamy więc trochę ma to wspólnego z zapisem nutowym więc ja trochę mam poczucie że w zasadzie zajmuję się tym czym rodzice czy w zasadzie większość mojej rodziny czyli muzyką ale e, od drugiej tej wizualnej strony słuchasz maty potrafiłbyś zaprojektować coś dla muzyka którego nie słuchasz e Myślę, że to jest e, mniej więcej to samo, co z brandingiem dla firmy, na przykład, która jest spoza kategorii, której używam. No nie, w sensie, że. Zdarzało mi się prac projektować, nie wiem, pomimo że jestem wegetarianinem, hmm. dla stricte mięsnej restauracji. Eee, no i tutaj też jest zawsze pytanie, czy jestem w stanie dobrze zrozumieć ten vibe i klimat. Natomiast uważam, że też miałem współpracę z najróżniejszymi, nie wiem, z Komasą na przykład współpracę z jego płytą, z piosenkami z kabaretu starszych panów, czyli teoretycznie, totalnie nie mój świat, bo po pierwsze, kabaret jest mi. Tak, opcje jak to tylko możliwe, a jednak jakoś e, w jego reinterpretacjach zobaczyłem, że jako, to ma jakość i że coś mnie w tym pociąga, i byłem w stanie zaprojektować dla niego okładkę. Więc wydaje mi się, że kwestia zawsze jest podejścia i właśnie rodzaju tej otwartości na nowe. Na koniec wątek, który się przewijał w rozmowie, czyli podróże. Jesteś podróżnikiem zajawkowiczem, tak Cię odbieram. To jakie kierunki odwiedziłeś, jakie miałeś marzenia podróżnicze, bo to nie jest takie podróżowanie na zasadzie hotel, or excuse me, jak to się mówi, wiesz, że na plaży, tak? All excuse me. <laughs> Dokładnie. E, różnie, w sensie ja się cieszę bardzo, bo podróżowanie zawsze to głównie ze względu na deskorolkę i na wyjazdy skorolkowe. Zawsze mm. miałem zajawę na podróżowanie, też dużo z, w zasadzie Europy, większość z rodzicami pod namiotem. Zjeździliśmy po prostu na takich Objazdów, za co jestem bardzo wdzięczny, bo już w młodym wieku mogłem po prostu złapać zajawę na podróżowanie, i wiadomo, że podróże zawsze edukują i zmierzenie się z różnymi przypadkowymi sytuacjami no, jest mocno rozwijające. Natomiast no, w tym momencie udało mi się odwiedzić ponad 100 krajów, chyba 105 czy 104, coś w tym stylu. No i jestem z tego wyniku przy swoim funkcjonowaniu bardzo zadowolony, zwłaszcza, że nigdy. Takie nabijanie stempli nie było moją pasją, że wielokrotnie wracam nie wiem, na Bałkany, wracając co, co roku na miesiąc i po prostu no, mogłem w tym czasie odwiedzać jakieś destynacje, gdzie nie byłem, ale mam bardzo dużo takich miejsc, w których byłem już po kilka, kilkanaście razy i lubię tam wracać. Natomiast z takich chyba największych marzeń z dzieciństwa podróżniczych, no to zdecydowanie e, kraje, które odwiedziłem i które marzyłem, no to był to Egipt i piramidy. Bardzo łatwy kierunek, nie wiem czemu, tym, to, to był prawie mój setny odwiedzony kraj i zwlekałem. A z ostatnich takich najfajniejszych, no to zdecydowanie Syria, Irak, Iran, Pakistan. To były zdecydowanie moje wielkie marzenia i bardzo byłem szczęśliwy, że udało mi się je odwiedzić. Myślę, że ostatnio takim krajem była Rwanda, ze względu na jakby i niełatwą historię tego kraju, ale też jego położenie, geopolityczne w okolicach tego pasa afrykańskich wulkanów. Więc no, to jest niesamowite zobaczyć na środku równiku nagle dżunglę, z której wyrastają prawie 4-5 tysięczne wulkany. Więc no, niesamowite miejsce, o którym marzyłem od dziecka i się to udało. A ostatnim takim chyba największym marzeniem no to oczywiście, pewnie jak każdy chłopiec, marzyłem, żeby podróżować jakimś ocięgiem. Ale nie że jako pasażer, tylko w inny sposób. Więc parę lat temu, dzięki Pibiemu, który prowadzi bloka Nota Like a Tourist i grupą naszą, przejechaliśmy Mauretanie na takiej węglarce wożącej złoża żelaza czy rudy żelaza z granicy z Mali, z Mauretanią, aż do wybrzeża w Nabazibu. No i to było niesamowite, bo po prostu no, siedzieliśmy na takich kontenerkach e, z żelazem, przemieszczając po prostu w nocy e, część e, zachodniej Sahary. Dzisiaj to też zobaczyłem, że staje się coraz bardziej popularne i że nawet można wykupić wycieczkę, że nas tam zawiozą, wsadzą i tak dalej. Natomiast no, my robiliśmy to bodajże 6 lat temu i no, to było tyle śmieszne, że no, dla nas to była przygoda życia, Ludzie tego używają tam jako normalnego transportu. Wożą bydło, wożą jakieś towary po prostu właśnie spod granicy do wybrzeża, i tak dalej. A dla nas to było wielkie wow i po prostu przygoda życia. Udało ci się spotykać tam jakichś projektantów, wymienialiście się doświadczeniami, wiesz, odbijaliście myśli. Zależy w jakich krajach, no bo na przykład nie w, w Iraku, w Syrii czy w Iranie bardzo dużo też zawsze ze względu na pracę na ASP staram się jakoś zlinkować kontakt i nie wiem, jak my gdzieś to, kombinuję czy zrobić jakiś wykład, czy jakąś wymianę, żeby po prostu dało się. E, zwłaszcza, że często zapraszamy tych ludzi na jakieś wystawy, na przykład przy bienale plakatu, więc mam kontakty z nimi, natomiast no, nie w każdym miejscu udaje się. No wiadomo, że jak pojawi, nie, byliśmy w karach i chcieliśmy strasznie przejechać całe Karakorum Highway aż pod granicę z Chinami, najwyżej położoną granicę na ziemi, no to zbyt wielu projektantów tam nie spotkałem, natomiast no, e, były tam inne rzeczy inspirujące, więc, e, czy architektura, czy zabytki, więc zawsze jest coś e, z tej mojej branży ciekawego do zobaczenia. Stary, mega rozmowa, jestem super zadowolony, świetnie się było zobaczyć, dzięki serdeczne, Mateusz Machalski był moim gościem. Dzięki wielkie za zaproszenie. Mamy to, dzięki stare. <laughs>